Halo, halo, witam serdecznie. No yy, muszę przyznać, że przerzucenie na Discorda yy, dało efekty, ponieważ yy, da się coś załatwić. E, pisałem do wielu pracowników, ale totalna olewka była, i w sumie napisałem do jednego yy, z ostatnich, no i uzyskałem informację, odpowiedź yy, co prawda po trzech dniach, ale Otrzymałem i jest to moim zdaniem pozytywne. Otóż, wspomniałem o polskiej lidze na PS4, oczywiście. No, i to co widzicie na ekranie, jest możliwość zdobycia nagród. Takich jak drużyna wygrywająca otrzymuje 30 dni premium, plus czołclów dla każdego z siedmiu graczy z drużyny. Drugie miejsce to jest 14 dni, T34,88 dla każdego e, z uczestników drużyny team, per, per team member. No. Trzecie, czwarte miejsce to jest 7 dni plus 76 i, i ta, e, dla każdego. No i odpisałem, że looks nice, wygląda to fajnie, ale tutaj napisał mi gość że jeśli co, będzie można wymienić te czołgi premium na jakieś inne, więc tu jest kolejny kolejny plus jak najbardziej po, po, po stronie tego pracownika Wargamingu no i co? zostałem bardzo zbesztany na, 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 na facebooku Stały mi tam zarzucone o wiele rzeczy, że powinienem zrezygnować w ogóle, bo ja nic nie robię. No, kto w tym nie siedzi, kto tego nie widzi, ten nie wie, ale to już się z tym pogodziłem. Dobra, machnąłem ręką. Napisałem do tej właśnie osoby, od której właśnie dostałem taką odpowiedź więc udało się coś wskurać i coś na pewno ruszy z polską ligą z jakimś turniejem na PS4 kwestia tylko teraz aby to wszystko przygotować, wszystko rozpisać napisać regulamin wszystko przygotować wszystko wytłumaczyć także to nie jest prosta sprawa na pewno pojawią się jakieś błędy jakieś, jakieś potyczki no, ale to przełoży się również na przyszłość, gdzie no, na pewno te błędy zapamiętamy i będziemy je niwelować. Nigdy, nigdy robiąc coś takiego, nikt nie jest bezbłędny, także zawsze gdzieś się tam jakaś dziura znajdzie, jakiś błąd, także to, to, to jest do dopracowania. A przypuszczam, że jakiś turniej właśnie Polska Liga na PS4 ruszy e, za miesiąc lub półtora. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na pewno jakieś tydzień dwa przed tym damy znać, może i nawet więcej, no bo to będzie kwestia zapisów drużyn. Kto, co, jak, gdzie i tak dalej. Tak więc tutaj muszę powiedzieć, że Pracownik ten Wargamingu bardzo, bardzo jest konkretny. Co prawda, trochę mnie wkurzało, że czekałem tyle czasu. I co chwilę jakieś tam pytanie, jakieś coś. I... No ale udało się. Udało się wywalczyć. Tak więc. Cóż, tylko czekać. No i mam nadzieję, że minimum 30 drużyn się zgłosi, bo. To nie jest też tak, że <noise> będzie 5, 5 drużyn czy 10, i turniej ruszy. 30 do 50 drużyn musi być, dlatego że ja musiałem cyfry podać. Byłem pytany, ile drużyn może być i tak dalej. Od 30 do 50. Od 30 do 50, proszę bardzo, takie nagrody. Jeśli. Jeśli by się to rozwinęło i będzie zainteresowanie, i będzie na przykład ta ilość 50 drużyn, to już będę mógł walczyć o coś lepszego. Czyli powiedzmy 3 miesiące jakieś premium, plus luf czy, czy, czy inny pojazd premium. O to chodzi, żeby rozwinąć, żeby to nie było tak, że ktoś ode mnie coś oczekuje, jestem jechany przez te osoby, a później społeczności nie ma. Nie ma tej społeczności, nie ma tylu drużyn. Wtedy już nie można mieć do mnie pretensji. Ja zrobiłem, ja wywalczyłem. Dziękuję. Ja mam rączki umyte, czyściutkie umyte proteksem antybakteryjnym, mniej w ogóle, spirytusem posmarowane. Jakże tak to wygląda. Chcieli, dostali. Teraz tylko wszystko w rączkach graczy. No i mam nadzieję, że tutaj oglądający to roześlą, rozreklamują, opiszą, żeby było wiadomo już. Tak, im więcej ludzi będzie wiedziało, tym będzie lepiej. No i więcej drużyn się zgłosi jasna sprawa. Także to na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam.